dobra. No to dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Siemanko. Jak się macie, jak się czujecie, kto kończy ferie? Ja się czuję tak, że chcę spać. Kto kończy ferie, kto zaczyna ferie, niech mi powie. Ja kończę ferie wybuchowym koncertem Powerwolfa z Battle Beast. Jeden z najlepszych wieczorków. Tak. Szolo? Tak, pamiętam, kojarzę. Bo na ostatnim live, tak? Bo mnie nie było. Czekaj, i tak. Mój plan jest taki, żeby iść do Netheru i tam spędzić 2 godziny. O, też. To jest mój plan na dzisiaj, bo chcę zdobyć te głupie brodawki, których mi nadal brakuje, bo oczywiście ich nie było nigdzie. Tak, pan Maciej, pamiętam cię. Cześć, Zuzu. A ja ładuję czat. W ogóle pewien pan mi napisał, że wpadłby na live'a, ale ma bana. Ktoś mu dał bana, nie? No. Nie, ale nie dam ci 5 zł. Ty mnie nie znasz, ale ja cię tak. O, no to miło. Możecie powiedzieć, czy wszystko dobrze słychać, czy nie słychać. A wczoraj był jeden z najfajniejszych dni w moim żyu. Mieć farta i dostać się na meet and greet z Powerwolfem, nawet tego nie planując. Dziękuję, trochę kobla bym wzięła. To hej, ładny Maciej. Raden! Hej wszystkim, hej, na razie miksuje Maksia. Cześć. Miksuje Maksia. Jak smakosze kaszy, miksuje Maksia. O, ja wam powiem, bo... Nie laguję. Nie mów tak. Kup większą dyskietkę. Ja wam mogę powiedzieć, bo ta pierwsza część pojawi się ostatniego lutego, więc mogę wam powiedzieć, że jutro i pojutrze najprawdopodobniej pojawią się 2 odcinki nowej serii. Znaczy, czyli 1. i 2, albo 2. i 3, nie pamiętam. No dobra. W każdym razie wtorek, środa, pierwszy wtorek i pierwsza środa, albo pierwszy poniedziałek i pierwszy wtorek. Będą 2 nowe serie na kanale. Mam nadzieję, że wam się spodobają. Jedna będzie w koopie, a druga będzie solo. W kupie. W kupie. Ej, zapalniczka, bo jak mi znowu kiedyś Nether, to ja się normalnie zachlastam. Mam maturę. Matura mą dziewczyną. Gdzie jest moja zapalniczka? Tu jest moja zapalniczka. Tam gdzie pety. Jak walentynki jest super, właśnie widzisz, znaczy nie widzisz, no ale jest. Bardzo fajnie, obejrzałem Granicę. Film jeszcze gorszy od książki, nie polecam. Aktualnie piję sobie cappuccino waniliowo-śmietankowe, słuchaj, bo brakło. Jak można filmie zrobić montaż, że masz scenę, która trwa 5 sekund? O, tu są pochodnie. I nagle przerzucają cię do innego tego. To nie jest serwer, Kuba, to jest single player. To jest serwer singleplayer.minecraft.world. Czegoś mi jeszcze brakuje. Nie, dobra, chyba wszystko. Mam nadzieję, dobra. Że mam bardzo zryty głos? Lotta, Maciek dał ci prezent na walentynki, tak, przyszedłem na live. Nie, nie dał mi żadnego prezentu. Smutno. Jak nie było na coś stać... Aha, ja się tak pięknie zapakowałam tutaj. Ej, czekajcie, bo już słyszę te głupie kurwie. A ja gdzieś tutaj w moim pięknym zeszycie miałam zapisane koordynaty portal Nether. Czy to jest to? 270? Tak, to jest to. Trudno powiedzieć. Tak dobra jak książka na pewno był Złoty Kompas. Złoty Kompas był genialny. Maciek, jak mogłeś? Tak mogłem, iż nie wiem czy wiecie, ale nie jestem z Lottą. Patrzcie, jak się kąpię, patrzcie. Aha, spłoń. Gdzie kurczaki? Nie ma kurczaków. Znaczy są kurczaki na dole. Słabo mnie słychać, Lotta, słabo mnie słychać jakoby. Jakoby chyba nie, bo jesteś na full. Come on. Kula daje fulla. A Maciek, a weź spróbuj zobaczyć na live, jak to brzmi, to mi wtedy powiesz, jak to brzmi. Najlepiej takie rzeczy samemu sprawdzać, wiesz? Zaraz, tell me, please. Słyszę tego Maćka. Nie, no, nie narzekajcie, dobrze mnie słuchaj teraz. Nie narzekajcie, mnie gorzej słychać u Maćka. Nie narzekają. Miałeś ciszony. Też laguje. Nie laguje. Nie mówcie mi, że laguje, jak znaczy nie mówcie mi, że laguje, jak nie laguje. A tym ja dopiero co muszę sobie odłożyć na bilet na White Snake'a, bo trzeba świętować to, że się w morzu skończył liceum. Maciek to już w ogóle zbiera na samochód, na bilet, a 5 zł... Na drugi bilet! Tak, a na 5 zł mi nie chciał pożyczyć, nie? Mimo, że wiedział, że mu oddam więcej. Ale nie, nie, bo na auto zbiera, na auto. Zakład, że laguje? Zaraz zobaczymy, czy laguje. No, wam laguje, mi nie laguje. Jezu. Serio? Ja mam zero zrobionych klatek. A nie ma tego trybika do zmiany rozdzielczości czy coś? Bez chyba podpisanej umowy nie ma. Słuchajcie, ja się mogę z wami tak umówić, że ja podpiszę umowę z Hitboxem. Będziecie mieli opcję zmiany rozdzielczości i w ogóle, ale ja na tym i tak nie będę zarabiać. Bo nie chcę, żebyście kupowali subskrypcję za 5 zł czy tam 5 dolarów, jak ja robię z live'a raz na jakiś czas, naprawdę. Tak więc, jeżeli chcecie, to mogę podpisać umowę i będziecie mieli, no... Albo zacząć na YouTubie streamować. Nie, na YouTubie nie chcę streamować. No i po co ja tutaj wlazłam, ja pierdzielę z nich. Później, no, wtedy jak ja live'owałem, to ja się szybko, że mam tylu widzów. Dobra. Przeżyję? Przeżyję, dobra. Mi się to podobało. Powoli. Na ostatnim było 25. Na jednym było 90. 92. No, jeszcze lepiej. Zdążyłeś. Chcecie zagadkę? Możesz opowiedzieć nam zagadkę. Opowiedz mi. Co to, bo nie ogarniam. To jest live. Kojarzysz mnie? Tak, kojarzę. Maćko, nie musisz czytać. Jeżeli tam coś montujesz, to sobie montuj, nie? Montażing, smażing. Tu nie ma problemu. Ja może to chyba shitbox, bo ciągle mi lodży. Zgadnijcie, ile mam lat. 1500, 1900, podzielić przez X'a. Właśnie, Kuba, powiem ci, że... X należy do dziedziny. Że Hitbox jest lepszy w streamowaniu i nie lagowaniu niż Twitch. Na Twitchu byś pewnie w ogóle nie oglądał. Znaczy miałbyś taki pokaz klatek, że... Najdroższy z mych wszystkich przyjaciół. Gdzieś tam... Tak, Rayla, kojarzę. Oczywiście, że tak. Cześć, Laura. Jak się masz? Jak tam ferie? Minęły, mijają? Czy zaczynają się? Zaczynają się mijać. Zaczynają się mijać? Z czerwonym światłem? To włącz głos. Nie mam głosu. Spokojnie, ja też nie mam głosu. Ja też nie. Dzień dobry, do live'a krzyklot. A, padam do lawy! Co? Nie. Nie. A, wpadłem do wody! Ale, że nie ma wody. Ale właśnie mam stłuczone kolano, skończą dzisiaj. I kiedyś sobie tak pięknie rozbiłam kolano, że przez tydzień nie mogłam chodzić. Pamiętam to chyba. Wtedy co z pieca wypadłam. Jakkolwiek to brzmi, ale z pieca wypadłam z pieca jak Jasi Małgosia w mordę. Autentycznie. A, dzięki, Sweet, dzięki. Właśnie są udane. Walić walentynki, słuchajcie, dzisiaj jest 11. rocznica założenia YouTube'a. Dzisiaj jest 47. rocznica Armii Krajowej? 47? Co ty? No właśnie... No, bo więcej. 72, jeśli... A która powiedziała? Druga była 1942. A który ja powiedziałam? 42. Serio? No. Jezu. Co ty nadążę? Pisałem to 3 minuty temu, jeśli to czytasz. Czat nadąża. Czat daje radę. O co tu chodzi, bo nie ogarniam. Ale czego nie ogarniasz, powiedz ty mi? O to chodzi, że nic nie chodzi. Ale sobie zgram płytkę Helheimu. O matko, jak ja się boję tutaj chodzić, ale to jest w ogóle lawy, o Jezu. Dobrze, że nie mam żadnych modów. Pozdro koniu. Pozdro koniu. Ej, chyba jak ich nie uderzę, to oni mi nic nie zrobią, nie? Jak długo znasz Maćka, Lociu? No dajesz. Wiesz co, no tak z 5 lat jakoś. Od kiedy się znamy? Nie, no z jakieś 5 lat, nie? Ja znam datę co do miesiąca. Serio? Tak. Dajesz. Marzec 2011, bo wtedy zacząłem grać w Wolfa. Aha. I od razu jak zacząłeś grać w Wolfa, to się ze mną poznałaś na serwerze? Tak. Aha. To na początku wiem na Elite Squada. Aha. A później piłem do was. Ty grałaś. Na X-Paka. I tam właśnie była mapa tego na fragi. A, ta z tymi domkami trzema. No. Kocham was, przeczytany. Kocham was. Ale proszę ładnie nie spamować, nie spamczyć. W ogóle. Czy to ładnie, czy nieładnie, bo i tak nagle spadnie. No, to długo, jakoś... tak dalej. Wiesz co, po takim czasie człowiek się przyzwyczaja do drugiego człowieka i... Znajomość będzie ciągnięta, tak? Będzie ciągnięta. Znajomość należy do konstans, no. Magma Cube. Słodziaszki, dajcie mi moją taką piłeczkę, co? O, ta moja klasa to łamacze rąk, trzeba mieć 3 osoby nieźle. Łomatko. Tak, pamiętam moją ostatnią rozmowę. Też rozwaliłem kolana, jak spadłam z rowera, miałem 5 lat, plus było to na wakacjach. Taka górka, ja wywaliłem się na tej górce, musiałem z samej góry wracać na nogach. Dzisiaj była ze mną starsza siostra o 4 lata. Dziękuję za to, że czytałeś. Spoci, foci. Jezu. Próbuję się ogarnąć. Przypomniała mi się ta. XO. Przypomniała mi się piosenka Vixena pod tytułem Zajawki. Jak o tym wywaleniu. Cały czas mówisz o Vixenie, cały czas myślę I've been living on the edge of a broken heart. No ja o czymś innym myślę, wiesz? Tak, ale tam jest dziura śmieszna. Ciekawe jestem, czy jak w ogóle kiedykolwiek wrócę do domu z tego netheru. Oh, we need this blood, blood, blood. Nie, nie będę failować. Oczywiście, że nie będę failować. See Alive. Ja znam Pearl Jam Alive. Posłuchaj. Znam See Alive, znam. Jaką miałeś najwyższą średnią w podstawówce? Dawaj, zobaczymy. O Jezu, nie pamiętam. Na pewno powyżej 4.0. Ja miałem... Na pewno powyżej 4.0, to ja już nie będę mówił, ile ja miałem. U mnie nie było 6 w podstawówce, wiesz? No, u mnie były. Ja miałem najwyższą średnią w szkole. No właśnie, u mnie nie było 5, 6. Ale pamiętam, że zawsze miałam, czy zawsze, w większości przypadków miałam 6 z sprawdzianą z matematyki. O, ładnie. Ja miałem 5. Nie, ja też miałem 6. W 4. klasie miałem 6 z majmy. No słyszę tego Marcioma. Później to utrzymywałem na 5, a później przeszło liceum i cisnę na 2. Wiesz co, ja miałam bardzo wielki kryzys z matką w gimnazjum. Będzie zaczynała jakąś nową serię z Minecraftów? Z Minecraftów? Z Minecraftów na razie nie. Znaczy zobaczymy, jak to będzie szło z tym hardcorem, nie? Czy będzie live'a z GTA, czy? Nie, znaczy ja na pewno nie będę robić live'a z GTA, czy? A czy Maciek będzie robił, czy kupi? No to nie wiem, to już musicie Maćka powiedzieć. Trójki, trójki. 5,94 zależy... No, oczywiście, że to jest... Zależy jaka szkoła. Tyle mogę powiedzieć. W mojej szkole miałbym 5,7, gdyby nie fakt, iż pani od polskiego powiedziała, no Maciek, jeżeli byś... Mógłbym ci postawić 6, ale nie powiedziałeś na początku roku, że chcesz 6, więc ci nie postawię. O kurde, jaki demotywator. No, ja bym się wkurzyła. Miałbym 5,7. Yes. Mamy taką znaną, która uważa, że jak przeczyta z podręcznika, to wszyscy umrą już na 6. Słuchaj, my mieliśmy gościa od religii, który za to, że kumpel złamał kolano, dostał 6, inny za to, że ja przeczytałem akapit z gazety, dostałem 6, za bycie odważnym ktoś dostał 6. No to słuchaj, u mnie w technikum jeden chłopak dostał 6 z PO, czy jak to tam się nazywało, bo facet... obronę, kiedyś to się tak nazywało. Bo facet opowiadał o tym, że jeżeli... No wiesz, jak na przykład utnie ci się palec przy czymś, no nie, no to musisz go tam zamrozić i tak dalej, no nie? No i właśnie on tam miał sytuację, że uciął sobie jakoś palca, no i zamroził tego palca, wezwał pogotowie, no i jak się o tym dowiedział ten facet, to mu 6 postawił. No ale tak trochę, wiesz, 6 za to, że sobie palca uciąłeś, nie? A nie, Kuba. Niby nagroda, no ale... Ja moim zdaniem jest niemożliwe. Uwierz mi, w podstawówce jeszcze można. W podstawówce można masterować takie rzeczy. Tak. Ja się mogę pochwalić, że ja technikum skończyłam z średnią powyżej 4,0. I to jest mój sukces, naprawdę. Ja mam teraz 4,0 na semestr. Przy 20 przedmiotach jestem po prostu szczęśliwa, że miałam 4,0 ponad. Aż tyle? No, tak około 17-18 przedmiotów miałam w 4. klasie. Wow. Nie, wiesz co, ale im więcej przedmiotów, tym łatwiej jest wyciągnąć wyżej. Niby tak, ale z drugiej strony masz więcej sprawdzianów i więcej materiału, nie? To też. Cześć, chomiki XD333. Coś za coś, tak? Na przykład w liceum masz mniej przedmiotów, ale masz więcej materiałów niż jest w technikum, tak? Mhm. No, coś za coś po prostu. Ja znowu mieszkam w Anglii, moja koleżanka, która się tam przeprowadziła, chodzi do tej samej klasy, co ja przez przypadek przeklinała po angielsku, a do niej co ty powiedziałeś? I ona co? I, no przeklinałeś jej, spojrzenie spadła od zachowania. Lol. Mogła po prostu przeklinać. Szkoła daje podczas lekcji hajs i wypuszcza nas ze sklepiku. Ksiądz szkoły za brzydki rysunek staje 6. No widzisz, a ten, u nas w podstawówce ksiądz nas samochodem woził na wycieczki i puścił nam piosenkę w radiu Kawiarenki i te Kawiarenki pamiętam do tej pory po prostu. To jest takie wspomnienie z podstawówki. Dałeś takie... komuś walentynki w podstawówce? Tak, w podstawówce mieliśmy taką, taki układ, poczty, że z dziewczynami sobie wysyłałyśmy te walentynki. Tak po prostu z dziewczynami sobie wysyłałyśmy. Grube deale widzę. No, a że w mojej podstawówce, jak ja chodziłam do czwartej klasy, nie, tfu, jak ja chodziłam do szóstej klasy podstawówki, to w mojej całej podstawówce były 24 osoby. Hmm. To była taka, to była wtedy klasa 6., 5. i 4. I jak ja kończyłam podstawówkę, tak kończyła cała podstawówkę w ogóle istnienie. Czego będzie nowa seria? Jedna seria będzie w koopie ze Squido, to mogę wam powiedzieć, z pewnej fajnej gry, a druga seria będzie na solo i to będzie Tomb Raider, ale który to wam nie sami się o tę grę pytaliście. I to nie będzie Rise of Tomb Raider, bo jeszcze nie mam, będę miała koło wakacji pewnie. Nie, jest tak, że na korytarzu jest skrzynka, jak coś to wysłasz, jak nie to nie. No, u nas widzą też to jest, walem w tyłkę wysłaliśmy ostatnio, z faktów. Lol. Nie no, trollowaliśmy, walem w tyłkę. A właśnie, a dzisiaj... Ja mam tą walę w tyłkę tutaj nawet przy sobie. Wow. A dzisiaj dostałam z SMS-a od Kapsela, że coś tam taniej, coś na jakimś kodzie. Czekaj, ja to muszę ustalić. Zapomniałem o tym, może coś sobie kupię. Z rezerw majątkowych. Tylko ciekawa jestem, czy dostaliśmy ten sam kod, czy każdy ma inny kod, nie? Raczej każdy inny. No sam SMS-a, nie? Tak, nie no ja też dostałam różnych... SMS-a. Halo, wiesz, do mnie nie zadzwonili, nie kazali mi notować. Uważaj do 18. A dzisiaj mamy 14, to jeszcze parę dni. No. Oraz. Kalki. Będę miał czas na zrobienie sobie koszulki na przykład. Dobra. No, koszulka za 30 zł zamiast 405. Coś przegapiłam? No troszkę może. To, że nie chcę umrzeć. Zarąbiści. Co? Nie mnie się pytali, nie mnie się pytali. Jesteśmy po prostu ludźmi. Oj, była mała ścinka, przepraszam, ale to nie moja wina. Zresztą na YouTubie później to będzie bez żadnych ścinek i... Come on! The fuck is going on? Dobra, to jeszcze nie ma czasu. No jo... Internet łączy ludzi, internet. Internecie, jakoby, proszę cię. Jak mi logujesz w ciągu dnia, to bez spiny, ale nie na live'ie, okej? Bo ja tutaj mam dużo rzeczy do zrobienia, a nie mam czasu, żeby się po prostu opierdzielać przez ciebie. Odcinać. Dzisiaj miałam jakąś dziwną rozmowę z mamą. Dzisiaj z mamą śpiewałam o tym, że chcemy zrobić pizzę, a ja na końcu powiedziałam, nie mamy majonezu, więc kicha. Po czym pojechałam po majonez. Trzymaj kluski na oknie. Nie, to raczej było... to była piosenka pod rytm... Czekaj... Pan Jezus już się zbliża. O, shit. Znaczy próbowałam ją troszeczkę przekręcać i nie wiem, czy się kapnęła w końcu, czy nie. No ale... Zamiast chodzę się spiegają po interze i rozmawiam na temat pełni szczęścia. Smuteczek. Ej no... Bo my tu chodu po tym neterku. I sam Black Sabbath, teraz od gościa wezmę po prostu wszystko, co ma. Musi mieć tego tyle tutaj. Moskau, mam to. To na drugą stronę. Dobra, czemu Mrs. Lotta Able? Bo Lotta było zajęte, Mrs. Lotta też było zajęte, więc dodało mi się Able, stwierdziłam, że jest okej, więc jest Lotta Mrs. Able. Znaczy... Boże, Mrs. Lotta Able, a nie, Lotta Mrs. Able. Come on. Trochę mi się własny nick popieprzył, a jeszcze nic nie piłam. To się chwali. To się hejci akurat, Maćku, to się hejci. No to do wulkanu spada milion euro i Maciek, co ratujesz? Znaczy jak spada, no to tego się już nie da za bardzo uratować. Zwłaszcza no, jak chyba, nie ma jakichś supermocy. No. Jak mam supermoce, to wszystko ratuje. Jak mam supermoce, to Maciek, sorry, ale nie widziałam dla ciebie przyszłości. Dzięki. Przepraszam. Nie ma sprawy, przynajmniej też będę miał ciepełko. Ratował milion. Co myślisz, że ja nie wiem? Ja się gdzieś wykopię w końcu, czy? No, tylko ktoś ze mną rozpoczął rozmowę na moim mailu, na którego nie używam. Wow. A jakie były twoje najgłupsze uwagi w szkole? Bo ja nie miałem uwag. Ja mam tylko pochwały. Wow, Maciek. Ale na przykład były takie uwagi, jak na przykład spakował się, rzuca kwiatkiem, który nie jest w zasięgu jego ręki. Co? Na przykład. Patrzy sobie na rękę. Co? Czy masz? Jezus. Zresztą jakaś pania do ręki nigdy nie uczona samopadu, każdy z nas musi uczyć samemu. Ale jak to alfabet angielski jest taki sam jak polski, tylko że... Trochę zmieniony. Liter tylko polskich nie ma, no i ewentualnie Q używasz. To nie jest ruski język. Ruski język? Zobaczcie, kurczak w neterze. Kurczak w neterze, kurczak w neterze. Spalę go, może. Gin. O, od razu upieczony. Super. Od razu upieczony mi wypadł. Like a boss. Ale to jest dobre, podpalasz kurczaka i masz już przepalone żarcie. Ojeny, ale no to spelling. Tego się uczy w drugiej klasie podstawówki. Znaczy gdzieś była wcześniej twierdza tam przy portalu ostatnio moim. Ostatnio nas wystawiłeś, mój kolega dostał uwagę za bycie na lekcji. Ale powiem ci szczerze, że no, tam nie było żadnych netherwortów. Więc sorry, ale muszę iść gdzieś szukać dalej. Brawo Maciek, brawo ja. Brawo Maciek. Fascynujące, jak ktoś chodzi po neterze, prawda? No to kolejne nasze pogadanki o migrantach. Włączę sobie imigrant song, przepraszam. Lepiej nie. O. Ulubiony przedmiot w szkole? Informatyka. No, oczywiście. Religia. Nie, godzina wychowawcza. Religia też spoko. Okej. Okay. Siema litra. Okej. Okay. Co to jest litra? Albo co Litraż. To jest litra? Muszę się napić, zanim ja tam pójdę, bo przecież to będzie... tak nie gwałci, to pali. No. A, no to cześć. No nie, dalej. Ale... Pamiętam pierwszą lekcję informatyki w 4. klasie. Zgadnijcie, czego się uczyliśmy na pierwszej lekcji informatyki. No. Zgaduj. No. Zgadujcie. No nie proszę. Wiem, no. Strzelajcie. Włączenia komputera. Właśnie. Na pierwszej lekcji przez 45 minut babka nam gadała, jak włączyć komputer. No. Aha, ja wróciłam do swojego portalu, świetnie. Ja osobiście lubię, jak youtuberzy gadają na filmikach, szczególnie na live, możemy razem porównywać. Oglądacie porno, zwłaszcza UFO porno. UFO porno! Dobra, to w takim razie przejrzę tym jeszcze twierdzę. Dobra, trzeba się brać w mordę, muszę znać kartoszkę i piszę. Na taki poziom w angielskim, że przerobiliśmy 8 książek, z tym dwie lektury, mamy każdy sam sobie godzinę z angielskim. Zresztą w tej klasie matematycy. Ty się ciesz! Angielski ci się przyda na pewno. Albo arabski. Znaczy urdu. Urdu jest chyba najpopularniejszy. Tak, i jeszcze w moim roczniku uczyliśmy się, jak sformatować dyskietkę. O, a ja na przykład w 2. albo 3. klasie gimnazjum miałam za zadanie na informatyce zrobić stronę internetową. Uwierzysz? Mhm. Ja robiłem stronę internetową w gimnazjum. No ja też. To było fajne. HTML umiem. Pamiętam, że... przestań. Że chyba najlepszą nawet zrobiłam. Bo jeszcze kolory pozmieniałam stron i w ogóle. No ale to było tak dawno. Boże, jaka jestem stara. O shit. A was więcej matka nie miała? System na informatyce? Mieliśmy kompy z X-Pakami i 98. Natomiast później przyszła Wista i każdy chciał na Wiście siedzieć. I do tej pory pewnie żałuję. Ja siedziałem na X-Paku. Dobra, zdechło. Chodź. Chodź, piesku, chodź. Chciałam. Chodź. Chodź bliżej, co? Hej, chodź. No, Jezu, o Jezu, o Jezu. Raz, dwa, trzy. Dobra. Ile mam pałek? Jedną. Dobra, starczy. Maćku, halo? Dzień dobry? Dobra, nie, sprawdzam łączność tylko, wiesz? O, shit, no, chyba was matka nie miała. Ile liczysz wiosen? N. N do kwadratu. N po K. Jesus. Uh-oh. Uh-oh. Matko, ile tam ich jest? Lotta, wolałabyś nagrywać na tym mieć taki stary komp, czy nie nagrywać na tym mieć Apple? Albo masz stary komp, albo masz jabłko. Stary komp. Stary komp. Aktualnie próbuję walczyć z tymi dupkami, które się podpalają i mnie podpalają, no ale... No chyba coś boli. No wszystko zadło. Chodź. No chodź Bogacz. Tutaj. Dobra. Trochę bliżej podejdę. Nie wiem jak się pisze, więc napiszę, jak się czyta. Widziałam, że padło. Enti Achmara, jesteś osobą. Żart. A to co? Szkielet. Co? Nie, to jest zwykły szkielet na szczęście. No to jaki masz aktualnie telefon? Takie do dzwonienia i pisania SMS-ów. Wiecie, ja że kiedyś telefon był używany do dzwonienia i pisania SMS-ów? Zdajecie sobie z tego sprawę? Z naciskiem na dzwonienie, bo SMS-y były o niebo droższe. Ja. Kiedyś SMS-y kosztowały 20 groszy. Co ty, więcej? No dobra, no. Ale do sieci. Nawet. Poza sieć to chyba po 80 groszy były. Co ty, nawet więcej. Maciek, nie przesadzaj. Ja to jakiś czas może nie pamiętam, ale no na pewno to we wczesnych tych. Ja pamiętam czasy, Boże, teraz wyjdę naprawdę na starą, ale ja pamiętam czasy, kiedy za puszczenie sygnałka się płaciło. No. Rozumiecie to? A pamiętasz te karty telefoniczne i budki, jak się łaziło? Do budki telefonicznej? A. No, a pamiętasz te tapety za złoty 22? Z tej, z gazety jakiejś? No. A pamiętam w ogóle jak pamiętam jak telefony miały jeszcze jawę. O no. I wiesz, i się ściągało te pirackie gry, Call of Duty, Need for Speed, Asfalty, wszystko się ściągało, ciągnęło się na nielegalu, teraz jest troszkę trudniej. Mam gdzieś tą kolekcję gier. No. Się Wolfenstein na RPG przechodziło, na LGKB, więc wszystko się cięło, bo za wolny telefon. Takie były kiedyś czasy. Nie wiem, co to jest Mossad mi się to źle kojarzy, więc raczej nie. Ja byłam u sąsiada za granicą. Czechy to głównie, Słowacja byłem na Litwie, byłem w Niemczech, byłem na Lanzarocie, czyli Hiszpania. Cześć, Supercook. Co mamy koło? Nie, no obok tego, naprawdę? O, shit. Nie, na niby. Dobra, bo trzeba się wyrazić, załączam muzę i lecimy z tym koksikiem, yeah. Mam 6 pałek, świetnie. O, shit, nie świetnie. Masz 6 pał? Nie świetnie, nie świetnie. Nie świetnie. Come on. Nie wejdziesz. You shall not pass. Weszłem, nie weszłeś. Zrobię to jeszcze inaczej. Zrobię to cwaniej. Czego znam się nagrywać na ty? Zobaczyłem taki fajny film jak Wojenna Przygoda Dziśka, guzik 723 i postanowiłem nagrywać. Pamiętam jak mój kapień spanował z San Andreas. Pamiętam jak się na Sony Ericsson motywy ściągało. To był szaleństwo biały dzień. Ja miałem masę motywów na K750 mojego. Dark Skulls. A ty Maciek, czy oglądacie anime? Ja nie. Ja też nie oglądam. Wiem co to jest, ale nie oglądam. Jeszcze ty byś mógł przyjść, chodź. Chodź, zabawimy się, co? Masz... Nie, wcale nie mam konta na ety. Od 6 lat ponad jestem na YouTubie. Maciej Gameplay 40. No dlaczego chcesz nagrywać na YouTube? Bo Kremcia. Presja, nie, presja społeczeństwa. Nie, zobaczyłam u Kosmatego filmiki z Tomb Raidera 2, mnie się to spodobało. Później zobaczyłam, że Kremcia nagrywa i stwierdziłam, że skoro Kremcia może, to dlaczego ja nie mogę, tak? Zagrywam ten taki nawzajem. No i no. No i nadal nie mam Nether Wardów, no. FBI, może. Roxama, tylko troszkę.